Zadanie dziewiąte. Na wykresie przedstawiono wykres funkcji f. Wskaż zdanie prawdziwe. Dziedziną funkcji f jest przedział od minus 4 do 5 w stronie otwarte. Funkcja f ma dwa miejsca zerowe. Funkcja f dla argumentu 1 przyjmuje wartość minus 1 lub zbiorem wartości funkcji f jest przedział lewostronnie otwarty, prawostronnie zamknięty od minus 4 do 5. No i tutaj, żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi, no to musimy wiedzieć, co to jest dziedzina funkcji, czym jest miejsce zerowe, co to jest argument i co to jest zbiór wartości funkcji. I te pojęcia teraz sobie wyjaśnimy. Zacznijmy od dziedziny funkcji. Dziedzina funkcji jest zwana także zbiorem argumentów i jest to zbiór wszystkich x-ów, dla których zostały określone wartości. Natomiast jeżeli chodzi o zbiór wartości funkcji, to jest to zbiór liczb, które są wartościami dla argumentów. No i jeszcze kwestia definicji miejsca zerowego. Miejsce zerowe możemy zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszy sposób mówi nam o tym, że jest to takie miejsce, w którym wykres funkcji przecina oś o x-ów, czyli tę oś tutaj poziomo. Natomiast druga definicja mówi, że miejsce zerowe to jest taki argument, którego wartość wynosi 0. Przeanalizujmy teraz odpowiedzi czy te zdania, które mamy tutaj podane. W podpunkcie A mamy zdanie następujące. Dziedziną funkcji f jest przedział od minus 4 do 5. Dziedzinę funkcji, jeżeli mamy wykres, odczytujemy z osi poziomej. I tutaj popatrzmy. Ten wykres funkcji, który mamy tutaj podany, on obejmuje następujące x. Tutaj sobie narysujemy pomocnicze linie, takie przerywane. I popatrzmy, dziedzina funkcji to są, zgodnie z tym, co tutaj narysowaliśmy, to są wszystkie x, które należą do przedziału od minus 3 do 5. Jest to przedział lewostronnie otwarty, prawostronnie zamknięty. Czyli na tej podstawie odpowiedź A należy wykluczyć. Popatrzmy teraz na podpunkt B. Funkcja f ma dwa miejsca zerowe. Faktycznie tutaj pewien fragment rysunku przecina oś o x w tym miejscu i w tym miejscu. Ale popatrzmy, że jeżeli chodzi o punkt minus 2, to on tutaj na osi x jest zaznaczony kółkiem otwartym, co oznacza, że ten punkt, który tutaj dokładnie się znajduje, nie należy do wykresu tej funkcji, czyli nie jest miejscem zerowym. Miejscem zerowym jest tylko i wyłącznie x równe 4, co oznacza, że ta funkcja ma tylko i wyłącznie jedno miejsce zerowe. Oznacza to, że podpunkt B również musimy wykluczyć. Popatrzmy teraz na C. Funkcja f dla argumentu 1 przyjmuje wartość minus 1. No to teraz tutaj poprowadzimy sobie taką prostą przerywaną przez argument równy minus 1. No i faktycznie ta prosta przerywana przecina się w tym miejscu, czyli to oznacza, że jeżeli chodzi o podpunkt C, to oznacza, że dla argumentu równego minus 1 wartość funkcji jest równa 1. Tutaj, żeby wartość tej funkcji była równa 1, to wykres musiałby się znaleźć w tym miejscu, w tym punkcie, a w tym punkcie wykresu tej funkcji nie mamy. Czyli drogą selekcji mogłoby się wydawać, że poprawną odpowiedzią tutaj będzie odpowiedź D. Ale jeszcze to przeanalizujmy. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział od minus 4 do 5, przedział lewostronnie zamknięty, otwarty, prawostronnie zamknięty. Zbiór wartości funkcji odczytujemy zawsze z osi pionowej. No i tutaj również sobie zaznaczymy takie linie pomocnicze, jeżeli chodzi o zbiór wartości funkcji. No i teraz przeanalizujmy, co tutaj uzyskaliśmy. Faktycznie dla y równego minus 4 mamy tutaj hipotetycznie wykres. Dlaczego mówię hipotetycznie? Dlatego, że ten fragment tego odcinka jest zaznaczony otwartym kółkiem, co znaczy, że liczba minus 4, y równy minus 4 nie jest wartością tej funkcji. Stąd tutaj mamy właśnie przedział otwarty.
Co prawda tutaj ten koniec odcinka również jest zaznaczony otwartym kółkiem, natomiast w tym miejscu dla x równego minus 2 już mamy kółko zamknięte, czyli tu mamy pewne wartości dla argumentu równego minus 2. Co prawda tu w tym miejscu, na tym odcinku mamy przerwę, tu na tym dokładnie, który zaznaczam, natomiast ten fragment powoduje, że jednak ta wartość funkcji od liczby minus 1 do plus nieskończoności już się pojawia. No i ten kawałek, czyli ta jedna kratka, ona też, no może w tym miejscu nie ma wykresu, ale ten wykres znajduje się w tej części. I teraz popatrzmy, to znaczy, że tu w tym miejscu funkcja jest funkcją ciągłą. Natomiast jeszcze jedna kolejna sprawa, wykres funkcji kończy się na y równym 5. I tutaj nie mamy otwartego kółka, co oznacza, że ten punkt należy do wykresu tej funkcji. To znaczy, że argumentem, czy dla argumentu równego 2 wartość tej funkcji jest równa dokładnie 5. To znaczy, że tutaj faktycznie musi być zamknięty nawias ostry. To oznacza, że tutaj ostateczną odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź D.